Like I told you. I'm gonna get you home safe. I'm ready to die, Rookie. Exalt all! Leon! And let it be so! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i zapraszam na 7 odcinek z serii Zagrajmy w Resident Evil 4 Remake. Ja już u kupca wszystko ogarnąłam tutaj. W poprzednim odcinku trafiliśmy na strzelnicę, która naprawdę w fajny sposób została zmodyfikowana w porównaniu właśnie do oryginału, do remastera. Tam też była naprawdę bardzo fajnie zorganizowana. Tutaj jest całkowicie inna. Zejdziemy na dół teraz, zanim przejdę dalej. Tutaj jest całkowicie inna, ale najfajniejsze i najciekawsze są moim zdaniem te nagrody za tą strzelnicę. Także jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zachęcam do nadrobienia. My będziemy ruszać dzisiaj już w stronę jeziora. I tu jest kolejna szuflada, do której trzeba będzie wrócić później, czyli kolejny lockpick. Okej, zbieramy proch strzelniczy, bardzo fajnie. Zobaczmy tutaj, czy ja jestem w stanie coś zrobić. Nie, okej, no to będzie powrót. Ale parę rzeczy udało się zebrać, to nie jest tak, że totalnie nic tutaj nie było. Lockpick też został zaznaczony, skarby jakieś też powinny tutaj być. O, jak wspinam się po drabinie, to nie mam mapki, w sensie nie mogę mapki włączyć. Mapki. Way Shrine tutaj. No my musimy iść tam dalej. Strzelnica też jest ładnie oznaczona. Także to wszystko jest... Aha, nie, stąd przyszliśmy. Także to wszystko na tej mapce jest naprawdę fenomenalnie zrobione, fenomenalnie oznaczone. Wszystko jest jasne. Okej. Ruszamy w stronę jeziora. Mamy jezioro, no i trzeba będzie zejść na dół. Tam mamy kolejne niebieskie medaliony. Jest łódka. Tego potrzebujemy właśnie. Notatki, które widzieliśmy wcześniej, mówiły o tym, że w samym jeziorze jest jakiś potwór. No i o, ciało policjanta wrzucili. W remasterze również w jeziorze znajdował się potwór i... I tu wygląda to naprawdę spektakularnie. Spektakularnie wam powiem. No kurczę, Leon, ty się przyjrzyj. Cię zastanów, czy ty tam chcesz iść. Czy my chcemy tam iść? Czy my chcemy, ale czy Leon chce? Kurde. Czasami to jest takie naprawdę smutne. Tak my sterujemy tą postacią, nie? Ta postać nie ma w ogóle żadnego wyboru. Nie może nic powiedzieć. Nie może nic zrobić. Pchamy te postacie w tych grach, w te niebezpieczeństwo, nie? The boat fuel is stored with the generator fuel inside the processing building at the fish farm. Okej. Check on me what you need. Dobra. A fish farm to jest akurat zaraz tutaj obok, bo tu już mamy te tokeny, także... Tokeny. Nie tokeny, tylko medaliony. Drabinka na dół też. Teoretycznie to ja powinnam tam zejść. Tam jest też albo kapliczka kolejna, albo kolejny jakiś właśnie... Albo jakaś kapliczka, albo coś innego. Tu jest fish farm. Ja muszę tam na dół się dostać. Znaczy tak, cross the lake. Musimy przedostać się do jezior, ale tak, tu jest boat fuel, czyli tu mamy ten zbiornik. A tutaj jest ten. Dobra, no ja muszę się tam udać, ale wiecie co? Zejdziemy najpierw na dół, bo tam jest mniejszy teren. Obadamy sobie najpierw to, co jest tutaj na dole. Fakt, że ja tam nic teraz nie zrobię, ale to sobie obadamy. Pozbieramy to, co jest. Zaraz udamy się na ten fish farm. I to wcale nie będzie takie proste, bo ja już wiem, czego możemy się spodziewać na tej farmie. Na tym fish farmie gra nas tutaj, wiecie, już sami widzicie, obdarowuje fajnymi rzeczami, amunicją, prochem strzelniczym. No, tu jest łódka. Ale ja teraz... Come on. Fill the tank when you're done. Ale ja teraz nic nie zrobię, musimy napełnić zbiornik. O, a tu co jest? Patrzcie na to, tu mamy ten hexagon piece. Możemy go wmontować. Ale akcja, ale i tak nam brakuje. Ale fajne rzeczy.
Bo jeszcze dwóch mi brakuje. Dobra, ja tego na razie i tak nie mogę obrócić. Muszę dwa znaleźć jeszcze i je tam wmontować. I dopiero wtedy... Ja pierdzielę, ja chciałam to, nie chciałam tego używać. Co ja zrobiłam? Chciałam przemieścić to do tego. Ojejku, a ja tego użyłam, nie? Chciałam to wrzucić, wiecie, no... Aj, źle zrobiłam. No kurczę, chciałam przerzucić to do swojego case'a, do swojej walizeczki pięknej. I co zrobiłam? Stone pedestal w ogóle, nie? Tu gdzieś jest jeszcze medalion. Głównie przede mną jakby. Gdzie on jest? Jakby tutaj. A to jest... A, tu jest, to patrzcie. Ha! 5 medalionów, dobra. No dobra, tutaj zwiedzone. Słuchajcie, no, fish farm, rybia farma, lecimy tam. Kurczę. Dobrze, że jest autozapis. Kera nas lubi. Dobra, ja wiem, ja pamiętam to miejsce. Doskonale pamiętam. Ała. Shit. God damn it. Shit, god damn it. Dobra, już oni wszyscy słyszeli nas. Wątpię, że ja się tu poskradam, bo oni wszyscy słyszeli ten huk. Na bank. O nie. Tu jest ten typek. Dobra, to był taki, można powiedzieć, większy przeciwnik. No na początku, jak na tej farmie w drugim odcinku go spotkaliśmy. Można było powiedzieć, że jest taki... To wiecie, troszkę większy jakiś bosiak, nie? Jak tu możemy wytwarzać? No, dawaj, jeszcze raz. Nie wiem, czy to był kitchen knife, czy to był mój nóż. Nadchodzą, nadchodzą, ale spokojnie, Leon, oni nie powinni tutaj byli nadchodzić w takich ilościach, jak było to już w jednej wcześniejszej takiej lokacji. Parowanie tym nożem też naprawdę ma ogromny sens. Dobra, no lecimy przed siebie, lecimy tedy, zaraz te medaliony jeszcze będziemy tego szukać. No ale okej, teraz wiemy, że ten przeciwnik z głową krowy jest... po prostu jest zwykłym przeciwnikiem, który jest trochę mocniejszy. Dobra, tu możemy dropnąć na dół. Zróbmy to. Aha, to jest miejsce, z którego przyszliśmy, dobra. Bo mi to teraz nic nie dało, to był po prostu taki powrót. Dobra, tu widziałam właśnie medalion. I też jest z tym znakiem tego kultu. Przeciwników.
Amunicja. To snajperki. Nie załadujemy. Dobra, ja teraz nie używam tej kuszy, więc mogę wziąć snajperkę. Lub po prostu przeładować. I weźmiemy ammo do niej. Dobra, tu jeszcze mamy te dwa pendanty. Nie wiem, jak tam się dostać. Kurde, strzelają. O nie! Strzelają jakimiś bełtami. To atakuj. Nie! O Boże, nie zauważam tej linki, nie? Ale akcja, ale oberwam. Nie zauważam jej. Znaczy, zauważam ją w ostatniej chwili. To nie było dobre. No ale raz trzeba, raz, że tak powiem, trzeba, kurczę, coś takiego trafić, nie? Dobra, weźmy snajperkę. Spójrzmy się tego. Ale celny! Jezu, jaki strzał! Aha. Dobra. Kurde, kolejna żbija. I też wcale nie jest tak łatwo trafić. Dobra, tamtego trzeba będzie ze snajperki powalić. No, co tu się wyrabia na tej farmie, nie? Z to obok, ale ja muszę jakoś tak się ustawić, żeby gość we mnie nie strzelał. Kurde. Właśnie, jak ja się tu ustawię, on będzie we mnie strzelać, nie? O Boże, oni tu nadchodzą, nie? Kolejna! O Boże, kolejna linka, dobra, ale wysadziłam przynajmniej jakiegoś przeciwnika. Ile tego tu jest? Ale to zmienili, nie? Tym kątem. No. Oni tu mogą podejść nawet. Tu kurczę nie ma, wiecie, bo tu nas popotnął eksplorację, nie? Tego gościa zaraz się jakoś dostaniemy, albo ze snajperki go załatwimy. O, Jesus. Jest mały, mamy kluczyk, więc będzie można użyć go gdzieś, w jakiejś, czy jakiejś szufladzie. To jest piękna sprawa. Tu ja muszę się dostać, te drzwi po lewej, prawda? Tak. Oni nadciągają cały czas, ale tak się zastanawiam, czy było tak w remasterze. Wydaje mi się, że nie, że w remasterze jakoś ich w końcu załatwiliśmy i... Oni tak tutaj nie nadciągali, ale też było sporo tych przeciwników. Nie powiem. Wybuch. Ale my też oberwaliśmy i to dość mocno. Jest zielona roślinka. Ej, użyję. I'm out. Jaka małt? Dobra, tutaj widzę, że oni będą nacierać cały czas. Tu musimy po prostu jakoś ich, no wiecie, odciągać. Jakoś ich pozbywać i kurczę, szukać tych medalionów. Dobra, szukajmy medalionu, słuchajcie. Musimy znaleźć kolejne medaliony i stąd spadać.
Dobra, uciekajmy, bo oni będą cały czas tutaj latać, nie? Nieskończoność. Widzę, że będą się cały czas odnawiać. A tutaj to jest co? Kurde! No, atakuj. Nie mam już noża. Nie mogę tu wejść. Boże, nie, oni mnie zaraz zabiją. Ja szukam tego jednego medalionu, szukam do niego przejścia. Jakby tu go nigdzie, kurde, nie widzę, nie? Ale ja już nie mam się czym leczyć, nie? Ja wiem, że ja mam granaty i tak dalej, ale kurde, oni i tak będą się w nieskończoność tu mi pojawiać. Tu. Jest kolejny heksagon pis. Dobra, mamy to, mamy skarb, słuchajcie. Tu jeszcze jest skarb, o ja nie mogę. Dobra, ja biegnę po ten fuel tank, słuchajcie. O nie, pierwsza śmierć, no ale już nie miałam się czym leczyć, nie? Kontynuuj, zobaczymy skąd mnie wczytam. Mam nadzieję, że się zapisały te wszystkie medaliony, bo ja ich tutaj wszystkich szukałam i ci przeciwnicy faktycznie, oni tutaj w nieskończoność będą się respić, to nie polega na tym, żeby ich zabić, tylko po prostu, żeby ich wszystkich powybijać. Jeśli stoją na drodze, to jak najbardziej, ale w momencie, gdy nie stoją na drodze, a tylko się pojawiają w nieskończoność, no to trzeba lecieć przed siebie. Także. Skąd? Nie, i wszystkie medaliony od nowa. I ten skarb też. No dobra, ja zrobię cięcie. Dobra, jeszcze jeden medalion i biegniemy w stronę też skarbu. Tutaj gdzieś powinien być skarb. Albo on jest tu w środku. Nie no, on jest tu. Dobra, mamy antyczną fajkę, słuchajcie. Co tu się wyrabia, nie? Ci przeciwnicy się pojawiają. No, teraz nie popełnimy tego błędu, tylko faktycznie ja to tutaj umieszczę. No. Kurde, ale mnie dziabił tu. Dobra. No. Dobra, jajko możemy zużyć. Wiem, jak to zrobię. Teraz musimy to zrobić tak. I tu jest ten skarb ostatni. To jest ten heksagon pis. Kurde! Masz nóż! Kopiak! Kurde! Idź! Dobra, lecimy teraz tutaj.
Wow, też oberwałam. No nic. Dobra, tak będzie szybciej. Jest! I nie wchodzić tu. Mam nadzieję, że oni tu nie wejdą, nie? Coś czuję, że oni tu wejdą. Tak. Dobra, musimy chyba się sprężyć, słuchajcie. Uch, mamy chickenek, dobra. Okej, okay, udało się, słuchajcie, dotarliśmy tutaj, dotarliśmy i pozbieraliśmy wszystko na tej farmie. Na tej rybnej farmie, wszystko, wszystko. Dobra, boat fuel, mamy to, mamy zbiornik. Ale wydaje mi się, że jeszcze jedna żbija gdzieś była, bo ja mam już dwie, a ja drugą jakby teraz, za tym razem, tym zamachem, że tak powiem, to zdobyłam w innym miejscu jakby. Zobaczmy w ogóle, czy ja mogę stworzyć... O, szelsy do shotguna, to by się przydało. Mi się tak bardzo przydało, szelsy do shotguna. Dobra, ja to jakoś muszę pogrupować jakoś ładnie. Tu jeszcze będzie jedno miejsce. I tu będzie miejsce. Weźmy shotgun, załadujmy sobie to wszystko. Ja sobie te jajko chyba zużyję. Wbrew pozorom, te jajka nie leczą nas, wiecie, nie leczą z takiej małej, wiecie, nie leczą taką małą ilością zdrowia. Dobra, mamy boat fuel. Pytanie, czy my mamy już spokój od tych przeciwników? Czy nie? Czy ja mogę tutaj wejść? Nie, nie możemy wejść, ale jaja. Mi się wydaje, że gdzieś tam w góry był ten. Jeszcze był wąż, ale czy tak było? Tu są trzy węże, czy są po dwa? Dobra, zdobyliśmy boat fuel, słuchajcie, i przeciwnicy już nas nie atakują, nie? Ja wcześniej wyeksplorowałam całe to miejsce, ale jak zginęłam, to tutaj, kurczę, stało się... O nie, biegnie. Są dalej. No ciekawe. Nie no, dalej są ci przeciwnicy tam na dole, słuchajcie, dalej. Nie! Boże, mało nie wpadłam znowu w tę linkę, nie? Kurde. Nie no, dalej są ci przeciwnicy. Dobra, to tutaj już wszystko jest zebrane, słuchajcie. Trzeba uciekać teraz. Tu mogę jeszcze pozbierać te wszystkie, wiecie, beczułki. Ale widzicie, no z drugiej strony mega ryzykuję, prawda? Te beczki tylko zawierają, wiecie, i tak takie rzeczy, no... pomocne, nie? Trochę... tych, ale... Dawaj. Dobra, dobra, to zabieramy i spadamy stąd, słuchajcie. Mamy wszystko, możemy stąd spadać. Oni będą się respić w nieskończoność. Myślałam, że po podniesieniu tego, wiecie, popularnego tego tanka, to... O, dopiero teraz jest zapis. Będzie spokój. Tego fuela, tego baczka. Ale no nie, no, podnieśliśmy go i kurczę, dalej na nas tutaj nacierają, czyli... To ma tak być, po prostu muszą, kurde, nas przeciwnicy tutaj... masakrować. Dobra, ale mamy jeden ten, kurde, Sagon Peace. Tylko on nie był w ogóle zaznaczony tam na mapce, na tym jeziorku. Znaczy na jeziorku, tutaj na tym Fish Farmie. Nie był w ogóle zaznaczony na mapce jako skarb do podniesienia. I się zastanawiam, czy to był faktycznie ten jeden, czy jeszcze jeden tu gdzieś będzie można wmontować. Czy ostatni jest w innym miejscu, czy tu, na tym Fish Farmie mogłam zdobyć te dwa? Faktycznie jeden. Zdobyłam niestety jeden. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego zapisu. To był autozapis. No ale dobra, ruszamy. Napełnijmy zbiornik.
No, mocne, mocne rzeczy. Jak są takie miejsca, w których przeciwnicy respią się bez końca, to jest to naprawdę, powiem wam, wymagające. Naprawdę, te etapy są mega wymagające. I widać, że twórcy nastawiają na to, żeby właśnie za bardzo można z nimi walczyć i tak dalej, jak najbardziej zdobywać amunicję z nich, bo też z nich wypada czystych beczek, ale bardziej nastawiają na to, żeby faktycznie przeżyć, przetrwać i dotrzeć i tak do celu. Zdobyć to, co mamy fabularnie zdobyć. Po drodze przeciwnicy nam przeszkadzają, przez to się respią w nieskończoność i my mamy tylko przeżyć. A jeżeli za długo będziemy biegać i atakować cały czas, to stracimy amunicję i w końcu zginiemy. Też stracimy środki do leczenia. Także takie momenty bardziej są nastawione na tą ucieczkę i przetrwanie. No ruszamy, ruszamy. Zobaczymy, co tu się podzieje. Czy dotrzemy dzisiaj do jaskini? Wow, biedy, jeszcze walka z tym potworem. Tak jest. Defeat the Lake Monster. Dobra, on się zaduża. Rzucamy harpunami. Musimy go wymijać. A, kurde. Tych harpunów mamy chyba w nieskończoność. No, i co? Pokonaliśmy go? Nie. Think you can swallow me whole, huh? Dobra, krwawi. I dalej nas ciągnie. No, taki sam etap dokładnie był w remasterze. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Tu się zanurza. Jest co? Kurde, musimy uważać na te wszystkie rzeczy, bo on tak nas ciągnie, żebyśmy w coś uderzyli. Trafiony. Nie! Kurde, nie miałam jak skręcić już, łódka zaraz tam się rozbije. Odpadaj wreszcie, gin, 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 gin. Nie wydłużył się na tak. Znaczy tak bardzo, tak mocno. No, wynurzaj się, wynurzaj, no. Chwila spokoju. Okej, okay, jak puszczę L1, to też mogę rzucić. Kurde, no. Ja nie mogę się ruszyć tak poza tym. Wow. Znowu nas ciągnie. O kurde, ta przejażdżka jest, kurczę, niezapomniana, nie? No kurczę, jest ciężki, jest mocny, jest. Jest, trafiony jest. Trafiony! Trafiony! Mamy cię! Harpoon Hurler. Oho, jaka plama! Jaka plama krwi! Ładnie, mamy go! Świetna walka, świetna walka, świetnie odwzorowana, przepięknie! To nie wygląda dobrze, Lian. Pięknie odwzorowana walka z tym potworem na jeziorze. Nie no, fantastyczna była. Fantastyczna. Oj, i padliśmy. Ciekawe, czy będzie koniec rozdziału.
A tak, koniec rozdziału. Dobrze, moi drodzy, kończymy odcinek. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Sprawdzimy sobie jeszcze tablicę tutaj rezultatów, zobaczymy jak będzie. Sprawdźmy. Infested Insight, ukończyliśmy chapter 3. Tutaj Charming Charm, czyli wyposażyliśmy się właśnie w talizmany, przepraszam, talizmany, zawieszki inaczej. Tutaj doczpiliśmy do walizki, Matter of Splatter. Pokonaliśmy 30 przeciwników za pomocą shotguna. Martyr Artist defeat. Okej, 10 przeciwników za pomocą właśnie ataków wręcz i Harpoon Hurler, czyli pokonaliśmy Del Lago, tego potwora i Knife Master. Varian object thrown by an enemy. To się nam udało, czyli udało nam się sparować broń, którą rzucił w naszą stronę przeciwnik. Tutaj ukończyliśmy strzelnicę, a tutaj zyskaliśmy rangę S w każdej grze na strzelnicy, także pięknie. No i tylko jedna śmierć była, no ale zawsze wiadomo, w każdej grze musi być ta jedna śmierć, w nowej grze zawsze musi być ta pierwsza śmierć, więc tutaj w rozdziale trzecim mieliśmy pierwszą śmierć, 2 godziny 15 minut, 42 przeciwników zabiliśmy, celność 84,4%. I ten times damage, dalej nie mam pojęcia co to jest, jeżeli będziecie wiedzieć, to możecie dać znać, napisać w komentarzach, czy to są obrażenia, które my zadajemy, czy to chodzi o to, ile razy nam zadano obrażenia. Myślę, że to może być liczba, ile razy nam zadano obrażenia. W sensie, ile razy jakby zostaliśmy uderzeni, może w tym stylu, że 15 razy zostaliśmy uderzeni przez przeciwników, że albo 15 razy po prostu otrzymaliśmy jakiekolwiek obrażenia, czy to na przykład od przeciwnika, czy to od jakiejś broni, czy to od pułapki. Możliwe. Dobra, ja się zapiszę. Także dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam gorąco do oceny, do komentowania oraz do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii. Ja się bawię wyśmienicie. Dajcie znać, jak wy się bawicie. Mi naprawdę czas bardzo szybko ucieka przy tej grze i naprawdę się tutaj nie nudzę. Także widzimy się i słyszymy w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.